Witam Państwa serdecznie! W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu historię Pani Marty, która chorowała na wrzodziejące zapalenie jelita grubego czyli ciężką autoimmunologiczną chorobę jelit. Dzięki mojej interwencji, tylko poprzez niewielki wpływ na strukturę flory bakteryjnej w jelitach, udało się u Pani Marty, jak i u setek innych osób, uzyskać trwałą remisję. Tylko i wyłącznie poprzez wpływ na strukturę flory bakteryjnej w jelitach. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Marek Skoczylas Jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Swoją drogą. Korzystając z okazji, chciałbym w dzisiejszym odcinku zaznaczyć polski wątek w badaniu zależności między strukturą flory bakteryjnej w jelitach a wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Ponieważ 21 stycznia 2021 roku na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu po raz kolejny dowiedziono właśnie, że u tych chorych w silny sposób zaburzona jest właśnie struktura flory bakteryjnej. I przytoczę tutaj bardzo szybko tylko tytuł tego badania naukowego, dysbioza mikroflory jelitowej u polskich pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, badanie pilotażowe. Poprzez te wszystkie dowody chcę Państwu uświadomić, a w szczególności osobom chorym na choroby jelitowe, że poprzez zadbanie o tę florę oraz jej rekonstrukcję możemy w wielu wypadkach liczyć na remisję właśnie w przebiegu tej choroby. Niemniej jednak chcę być z Państwem całkowicie szczery. Moja metoda także nie ma stuprocentowej skuteczności, i mówię o tym otwarcie, nawet jeśli nikt mnie o to nie pyta. Są osoby, które wykorzystywały moją metodę, i niestety no nie odczuły aż tak znaczącej poprawy jak setki osób, którym udało się oczywiście wejść w trwałą remisję. Mój dzisiejszy przekaz dla osób chorych na wrzośniące zapalenie jelita grubego i inne choroby jelitowe z przewlekłym stanem zapalnym jest następujący. Szanowni Państwo, rozpocznijcie od podstaw, oczywiście rekonstrukcję waszej flory jelitowej. Te zwykłe, Proste porady, które można znaleźć nawet w internecie, na przykład o wpływie kiszonek na strukturę flory bakteryjnej w jelitach, już powinny dać Państwu wymierne efekty w przebiegu właśnie tych chorób. I w tym odcinku pozwolę sobie jeszcze na chwilkę prywaty. Ponieważ raz na jakiś czas jestem krytykowany przez specjalistów z branży, i ponieważ coraz częściej w internecie pojawiają się osoby, które pięknie mówią o zdrowiu, to, szanowni państwo, pamiętajcie: miarą wiedzy danej osoby są efekty, które dana osoba potrafi wywołać poprzez swoją wiedzę w bardzo trudnych przypadkach. Do takich zaliczamy właśnie choroby autoimmunologiczne czyli chorobę z dzisiejszego odcinka. Drodzy słuchacze, nie jest sztuką wyleczyć własne dzieci z zaciasnych butów. Jeśli zatem ktoś pięknie mówi o zdrowiu, to zapytajcie się go, gdzie są wyniki twojej pracy i czym specjalnym potrafisz się po prostu pochwalić. Bo pięknie o zdrowiu może mówić nawet profesor Miodek. Wystarczy, że przeczyta z promptera przygotowaną sekwencję. Ja dzisiaj pod tym filmem umieszczę link do playlisty dowody, gdzie możecie państwo posłuchać skromnej liczby osób spośród kilkuset, którym w chorobach autoimmunologicznych najzwyczajniej w świecie pomogłem. A teraz posłuchajmy dowodów, co udało się uzyskać u pani Marty właśnie poprzez delikatną poprawę struktury flory bakteryjnej w jelitach i jak wpłynęło to na jej objawy choroby. Oczywiście posiadam zgodę pani Marty na publikację jej wizerunku oraz dokumentacji medycznej, której jest współwłaścicielką. Dokumentację oczywiście przedstawiam Państwu po to, by było wiadomo, że to jest prawdziwy człowiek, który naprawdę chorował. Bo w dokumentacji widać, gdzie i kiedy dana osoba się po prostu leczyła. W filmach z playlisty Dowody, do której oczywiście ten film także dołączy, oczywiście zawsze cenzurują także nazwę mojego preparatu, tak aby żaden urzędnik nie dokonał nadinterpretacji obowiązujących przepisów prawa. Zatem zapraszam Państwa do wysłuchania drugiej części filmu, czyli opinii. Witam, mam na imię Marta, mam 30 lat. Choruję na wrzodziejące zapalenie lida grubego. Chorobę zdiagnozowano u mnie w grudniu w 2020 roku. Objawy to śluz i krew w kale. Wypróżniałam się kilkakrotnie w ciągu dnia. Wzdęty brzuch towarzyszył mi również stan zapalny w organizmie. Przez około 5 miesięcy leczyłam się ziołami, ale niestety nie przynosiło to żadnej poprawy stanu mojego zdrowia. W maju natrafiłam na stronę internetową pana doktora Marka Skoczylesa, a dokładnie na stronę protokołu DLS i podjęłam decyzję o zakupie protokołu i podjęciu leczeniu. Leczenie obejmowało przyjmowanie leku o nazwie piciu paru oraz lekkostrawną dietę. Po dwóch miesiącach Stosowania protokołu zniknął całkowicie stan zapalny z organizmu. Nie mam praktycznie wstętego brzucha. Sporadycznie jeszcze pojawia się krew i śluz w kale, ale mimo tego uważam, że mój stan zdrowia pozwala mi na wprowadzenie się w stan stabilizacji.